Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w tej czwartkowej kromce słowa i posłuchajmy dzisiaj słów z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi, ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami, bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, nie zostawią w tobie kamienia na kamień za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. Jest taki mały kościółek na zboczu Góry Oliwnej w Jerozolimie, Dominus Flevit, upamiętniający to miejsce, w którym Jezus się zatrzymał i zapłakał, widząc Jeruzalem. I mówi: gdybyś wtedy rozpoznał to, co służy pokojowi. Bardzo zastanowiło mnie to dzisiejsze zdanie. Gdybyś wtedy rozpoznał to, co służy pokojowi. Zastanów się, czy to, co robisz, może jakie decyzje podejmujesz, to posłuży dobru i pokojowi. Nie myśl tylko o tym, co tobie najwięcej przynosi korzyści i profitów, ale pomyśl, czy to zrodzi maksymalną ilość dobra, pokoju, harmonii wokół ciebie. Wokół ludzi, z którymi się spotykasz, wokół zdarzeń, których jesteś świadkiem. Ta Ewangelia dzisiaj zaprasza nas do tego, byśmy spojrzeli szerzej. Spróbuj zobaczyć nie tylko siebie, ale i innych. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.